Szanowni Państwo, to jest ta chwila, na którą my wszyscy czekaliśmy. Bardzo proszę. Na 3-4, tak? Tak. 3-4. Szanowni Państwo, mamy to. Wyjątkowy, szczęśliwy dzień, głównie dla mieszkańców tejże ulicy. Szanowni Państwo, krótko przypomnę, to o tą ulicę mieszkańcy walczyli wiele lat, kilka pokoleń, blisko 80 lat. Ja przypomnę, że na początku tej ulicy w 2018 roku razem z panem posłem, teraz ministrem Ryszardem Bartosikiem, z panem przewodniczącym Jankiem Smakiem stanęliśmy w kurzu na gruntowej drodze i obiecaliśmy, że tą drogę wybudujemy. Pierwotnie kosztorys tej drogi był ponad 10 milionów złotych. Po przetargu wyszła to kwota blisko 7 milionów złotych, z czego Fundusz Dróg Samorządowych 60%, to jest ponad 4 miliony, resztę dołożył powiat turecki. I raz jeszcze chcę podkreślić, to powiat turecki razem z finansami rządowymi wybudował tą drogę i z tego się bardzo cieszę. Ta droga, ta ulica jest w tej chwili najładniejszą ulicą w mieście Turek. Możecie być Państwo dumni z tej drogi, tak samo jak ja jestem dumny, że w końcu ta inwestycja zostaje zakończona. Szanowni Państwo, również wyrażam wielką radość, że mogę tu dzisiaj być z Państwem i możemy się wspólnie cieszyć z tej wspaniałej inwestycji. Gdyby nie rząd premiera Morawieckiego, gdyby nie Fundusz Dróg Samorządowych, nie bylibyśmy tutaj dzisiaj. To Fundusz Dróg Samorządowych umożliwia realizację takich właśnie przedsięwzięć w miastach, ulic, na ulicach powiatowych, na ulicach gminnych. O tej drodze mówiliśmy wraz z ówczesnym wicestarostą tureckim, z panem przewodniczącym Janem Smakiem w roku 2018, ale o tej drodze wspominał także premier, kiedy był tutaj w Turku z wizytą. Dziś przedsięwzięcie dobiegło końca, bardzo duże pieniądze, wiele lat starań. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że to jest jak gdyby uzupełnienie wszystkich dróg na tym osiedlu. Kiedyś jak tutaj zacząłem mieszkać w ulicy Chopina, to było wiele gospodarstw, była cały czas żwirowa droga. Wszystkie drogi wewnętrzne na osiedlu się zostały pobudowane, a tej drogi nie dało się rady zrobić. Jeszcze raz ta droga i cieszę się bardzo, życzę mieszkańcom i sobie również miłych wrażeń skorzystać z tej drogi. Bardzo dziękuję.